Witam. Z badań operacyjnych na tym filmie pokażę Wam z programowania sieciowego, jak rozwiązać taki problem, żeby jak najniższym kosztem dostać się z punktu pierwszego do punktu siódmego, kiedy nie ma bezpośredniego połączenia z punktu pierwszego do ostatniego. To jest element, tak jak mówiłam, programowania dynamicznego, w którym na każdym etapie, powiedzmy, przenoszenia się przez kolejne punkty jakieś przesiadkowe, chcemy, żeby na każdym etapie nasze rozwiązanie było optymalne. W programowaniu dynamicznym najczęściej zaczyna się, powiedzmy, to wszystko obliczenia od końca, czyli wiem, że żeby dostać się do siódmego na przykład miasta, z czwartego miasta trzeba na przykład wydać 200 zł, z piątego 150, a z szóstego 110. A więc tutaj jest jedyna możliwość, żeby się dostać z czwartego miasta, to najniższy możliwy koszt, żeby przejść z czwartego do siódmego, to jest po prostu 200. Ja tutaj będę sobie zapisywała, najlepiej to będzie jakimś tam odznaczonym kolorem, tą optymalną wielkość, żeby się dostać do punktu siódmego wstecz na etap wcześniejszy. I jedyna trasa, która z piątego miasta prowadzi do siódmego, jest 150, więc optymalnie jest tutaj 150 ten koszt ponieść, bo niższego się nie da. Żeby dostać się z szóstego miasta do siódmego, trzeba ponieść koszt 110, czyli w tym momencie nie ma innej możliwej opcji, więc optymalnie jest wydać po prostu 110. Teraz tak, można powiedzieć w ten sposób, że żeby dostać się do wcześniejszego etapu, czyli na przykład do miasta trzeciego i drugiego, mamy kilka możliwości. Czyli do trzeciego miasta można się dostać albo z miasta, czy tam, inaczej, do miasta czwartego, znaczy po miastem początkowym, między etapem drugim a trzecim jest trzecie miasto i z niego można się dostać do punktu miasta czwartego i piątego. I teraz pytanie, ile wynosi łączna trasa, żeby się dostać do siódmego? Teraz tak. Jeżeli do optymalnego tutaj kosztu najniższego możliwego mamy 200, dodamy 150, to tutaj na tej trasie 3, 4, 7 mamy koszt na poziomie 150 plus dotychczasowy najniższy możliwy, czyli 350. Ewentualnie mamy możliwość przejścia z trzeciego miasta przez piąte do siódmego i wówczas ten koszt wynosi dodatkowe tutaj 200 plus 150, czyli niższa między tutaj 350 a 350, które tutaj też wychodzi, to jest kwota taka sama, czyli 350. A więc jak na razie mamy możliwość w tym koszcie 350 przejść kilkoma trasami. Trzecie miasto, czwarte, jak i siódme. Tak? Lub też trzecie, piąte i siódme, czyli trzecie, piąte i siódme, czyli dwie trasy są na o możliwie najniższym możliwym koszcie. Teraz tak, tutaj miasto drugie prowadzi do miasta czwartego, piątego i szóstego. Koszt transportu z drugiego miasta do czwartego to 150. Jeżeli dodam optymalny koszt dla czwartego miasta, to jest 200. To łącznie ten koszt wynosi 350, żeby dostać się do miasta siódmego. Jeżeli z miasta drugiego wybierzemy się do miasta piątego po koszcie 80 i dodamy w tym momencie tutaj ten koszt optymalny dla miasta piątego, czyli 150, to łącznie na tej trasie wydamy 230 zł. Czyli mamy do wyboru, jak widzimy tutaj, 150 i 200, czyli 350, tu jest 230, a trzecia możliwa trasa to jest 120 do miasta szóstego i optymalne, które było dotychczas 110, czyli w tym momencie tutaj optymalnym, ja tutaj zaznaczę, najniższym kosztem, który nas interesuje, jest 230 i ten koszt 230 dostawaliśmy na trasie między drugim, piątym i siódmym miastem i druga alternatywna trasa, która nam dawała możliwie najniższy koszt, to jest 2, drugie miasto,
szóste, no i to siódme, bo do 120 to po prostu dodajemy ten koszt optymalny, jaki był na tym etapie wcześniejszym, czyli to będzie drugie, szóste i siódme miasto. I teraz my ostatecznie chcemy przejść z miasta pierwszego do miasta siódmego, czyli nas interesuje już teraz przejście między etapem pierwszym a etapem drugim. Optymalnie, żeby dostać się do etapu drugiego, powiedzmy od końca, to ten koszt do miasta trzeciego to jest 350. Są dwie możliwe trasy, a miasto drugie, żeby dostać się do miasta siódmego, mamy taki koszt na poziomie 230 i to też są jakieś dwie trasy. Jeżeli do tej optymalnej wielkości na tym etapie dla tego miasta koszt wynosi 350 i dodamy ten koszt transportu z miasta pierwszego do miasta trzeciego, to łącznie ten koszt wynosi 430 lub ewentualnie 100 plus dotychczasowo optymalne 230, czyli tutaj w jedynce mamy możliwość wyboru między trasami, które dają nam koszt 430 lub trasami, które nam dają koszt 330. Czyli najniższy możliwy koszt wynosi 330 i taki koszt 330 dają nam obie te wcześniejsze dotychczasowe połączenia między miastami, ale zaczynając od połączenia z miastem pierwszym, czyli to jest 1, 2, 5, 7, pierwsza możliwa trasa, druga trasa 1, 2, 6 i 7. Obie te możliwe, powiedzmy, trasy dają nam koszt 330 i to jest najniższy możliwy koszt, żeby dostać się między, czy od miasta pierwszego do miasta ostatniego u nas siódmego.